Mija rok od organizacji pierwszego trzcianeckiego plegotargu. Od samego początku organizacją i koordynacją działań zajmowała się Barbara Sidorowicz, mieszkanka Trzcianki, która dała się namówić członkom popularnej strony internetowej na organizację tego wydarzenia. Jest to ogromne zaskoczenie, oczywiście pozytywne. Pamiętam ten moment, jak była rejestracja pierwszej imprezy i jak się zastanawiałam, ile ludzi należy zgłosić, bo nie wiedzieliśmy kompletnie nic. Z imprezy na imprezę jest coraz więcej wystawiających, jest coraz większe zainteresowanie, coraz więcej kupujących, zwiedzających. Na trzcianecki plitarg przyjeżdżają już sprzedawcy z Piły, Wałcza, Jeleniej Góry, Bydgoszczy, Szczecina i Poznania. Tempo rozrostu plegotargu przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Dziś jest to już około 70 sprzedawców. Czy Barbarze Sidorowicz wystarczy sił na kontynuację tej akcji? Siły na to, żeby nadal coś robić mam. Coraz częściej już wychodzi na to, że potrzebuję jakiejś pomocy, bo faktycznie sama nie ogarniam. Są osoby takie młode, które zgłaszają się i pomagają. Ale nie tylko takie, bo trzeba dowieźć stoły, wydrukować, a wcześniej zaprojektować plakaty. Trzeba się też zająć rozliczeniami i organizacją punktów sprzedaży. Trzcianecki plitarg to inicjatywa, która u swojego źródła miała pomóc mieszkańcom w pozbyciu się niepotrzebnych przedmiotów, które są sprawne, a mogły trafić do śmietnika. Każdy ze sprzedawców ustala symboliczną kwotę i sprzedaje, bądź wymienia na inne wartościowe dla niego przedmioty.